Dzień dobry, witam Was cieplutko i serdecznie. Oto kolejna obiadowa propozycja. Tym razem będziemy zajmować się żeberkami. Żeberka potrzebujemy, ja mam tutaj 100 kg żeberek. Jeżeli chodzi wagowo, przeważnie robię obiady dla 4 osób, czasami ta ilość osób się podwaja, więc za każdym razem będę mówiła. Dzisiaj jest to dla 4-osobowej rodziny. Także kilogram żeberek, jedna główka włoskiej kapusty, paczka pomidorów koktajlowych, tam jest 250 gram, jedna pora, smalec do obsmażenia naszych żeberek, koperek świeży, trochę mąki do opruszenia, zobaczymy, i przyprawy, ale przyprawy będę Wam pokazywała bezpośrednio, jak będę ich używać. W tym momencie trzeba natrzeć, najpierw myjemy żeberka, wysuszamy ręcznikiem, papierem ręcznikowym i teraz będziemy je nacierać solą i pieprzem. Ja będę wspomagać się rękawiczką, która wygląda w ten sposób, bo to jest od farbowania, nie szkodzi, a tu mam gumkę. Mam skaleczony palec i raczej wolałabym, żeby tam się nic nie dostało do tej rany. Zaczynam od nacierania. Najlepiej, aha, przepraszam za odgłos. Właśnie okazuje się, że wyszedł mi pieprz. Więc użyjemy białego pieprzu, a to nawet lepiej. Wy możecie użyć jakiego tylko chcecie, także nakładam sobie pieprz na rękę i również, przepraszam bardzo, to samo czynię z solą, ile tam sobie uważacie, i po prostu nacieram. Widzicie jak... Aha, nie widzicie, postaram się. Nacieram. Jak mi znowu braknie. Dobra, posypiemy, będzie łatwiej. Posypiemy solą i posypiemy pieprzem, a później to wszystko. Także posypałam sobie sól i pieprz tutaj, a teraz po prostu będę nacierała, wcierała tam, gdzie się nie dostało. O, można w ogóle w rękawiczkach to robić, jak ktoś się no nie lubi bawić tak mięsem, bo to chyba nic przyjemnego tak naprawdę. Ale słuchajcie, jeżeli jesteście mięsożerni, to docenicie smak właśnie tych żeberek, gdy je dobrze, intensywnie natrzecie. O tak. Ja sobie odkładam te natarte już tutaj. I w tym momencie bierzemy nasz smalec. Przepraszam, widzicie? Jeszcze tak rozłożę sobie. O. Opruszę mąką. Ale tak. O. I odstawiam. Odstawiam na parę minutek dosłownie, dopóki nie przygotuję sobie właśnie nagrzanego na patelni smalczyku. Zobaczcie, już patelnia się bardzo nagrzała, będzie pryskało, uwaga, bo się nawet zagapiłam, także na chwilę ściągnę, na sekundę. O, nic nie szkodzi, nic się nie dzieje i po prostu trzeba przesmażyć troszkę, no jak są mokre, to wiecie, będzie, o. I trzeba przesmażyć je z każdej strony, tak troszkę. Przez ten czas przygotujemy sobie garnek albo talerz, na który to wsadzimy. Myślę, że śmiało można wykorzystać talerz. Będziemy sobie przekładać, a teraz musimy po prostu obsmażyć na taki złoty kolor, za chwilę Wam pokażę. O, śmiało można obrócić
ładnie się zesmażyło. To czyście, ładnie, pachnie. Wiadomo, że nie z każdej strony dobrze się nam to obsmaży, ale nie ma co panikować, bo to wszystko będzie przecież w naszym garnku się dusiło. Powiem wam, że dosyć jakby się skwarki piekły. No i wystarczy. Ściągamy to. Zobaczcie. Oho. Ściągamy, ściągamy. Bo tutaj zaraz mi się zadygnie. I nakładam kolejne. Mam małą tą patelnię, ale nie szkodzi. Damy radę. I wszyściuteńkie musimy obsmażyć tak właśnie na taki złoty kolor. Gdy już nasze ostatnie mięsko pomalutku dochodzi do siebie, zobaczcie, jaki fajny sposób, to jedna z moich widzek powiedziała, żeby deska mi się nie przesuwała. Dzisiaj wykorzystuję ten pomysł. Dziękuję ci, słoneczko kochane. Naprawdę, za w ogóle wszystkim, za super rady, porady i tak dalej. Oczywiście nie te osoby, które są mnie pytane. Uwaga, ostry nóż, już raz sobie przeciąłam. Oczywiście ściągamy brzydkie liście. W tym przypadku jeden w zupełności wystarczy. Ja sobie pokroję na cztery. Oczywiście odkrajamy głąba w miarę możliwości. Znaczy trzeba poszatkować głąbie jeden. Można po zjeść sobie później. Także szatkujemy. Ja na razie tak, bo za chwilę będę jeszcze to kroić i pokażę wam fajny sposób. Przekładam to do jakiegoś naczynia. Przełożę teraz za chwilę. O, super, super rada. Oj, brzydki liść trzeba jeszcze ściągnąć. Mięsa, więc ściągamy. Wow. Ściągamy, ale mi się śliska. Tutaj i zobaczcie, został nam fajny tłuszczyk. Fajny tłuszczyk i właśnie ten tłuszczyk będziemy wykorzystywać do podsmażenia takie. Przygotujmy sobie w tym momencie, jak por się dusi, garnek. Naczynie. W którym będziemy wykonywać nasz obiad. Moi drodzy, kolejny. Raz udowadniam wam, że przepisy są na bieżąco. Ja po prostu
gotuję obiad i pokazuję Wam, co jest na obiad. Nie przygotowuję się do tych filmików. Broń, Panie Boże, nigdy w życiu. Aczkolwiek nie uważam, że jest coś złego w przygotowaniu. Nie, nie, nie. Podziwiam takich ludzi, którzy przygotowują się. Ja po prostu zawsze idę na żywioł, bo po prostu tak już jest. Tak, tak już mam. Okej. Okay. Por straciła surowiznę. Dodam trochę kapusty, którą tak o. Ale wiecie co? Kapustę przekładamy. Mam już garnek. Wrzucam to wszystko. O. Mało tego. Bo jeszcze trochę wody dodamy. Od razu ciepłej. Może być zimna, może być ciepła. Zobaczcie. Tak na no, trochę. Żeby ta kapusta nam się dusiła. No i teraz całą tą kapustę, jedną całą, wrzucam do garka. Przyprawiam sobie od razu. Sporo soli, bo będzie jeszcze woda szła i takie różne, kminek musi być. Słuchajcie, gdzie jest kapusta, tam musi być kminek. Sobie. Myślę, że to już wedle uznania, słuchajcie, tego kminku. I teraz gotujemy naszą kapustę około, ja myślę, że na oko sprawdzę, ile jeszcze tej wody. Dobra. Myślę, że około 20 minut śmiało musi nam się podgotować, ale pierw przyprawimy jeszcze białym pieprzem, bo czarny mi wyszedł, spora ilość, bo lubię. Czosnek granulowany do tego idzie. Oregano i bazylia suszona. Oregano było i teraz bazylia suszona. I jeszcze będę dodawała wody, już Wam mówię ile, szklanka wody, czyli bo umówmy się, że dwie szklanki wody na taki garnek, tak, przykrywamy i tak 20 minutek dusimy samą kapustę, od czasu do czasu przyjdźmy tu pomieszać. Gdy już właśnie nasza kapusta zmięknie i pozbędziemy się tej surowizny. Ja Wam tak pokażę z tego względu, że o, niestety. Zamknę okno, bo wywiewa sam obiektyw. O, tak. I teraz na tą kapustę wykładamy nasze mięso. Smaczne. I musimy za każdym razem je wymieszać. Najlepiej, żeby ta kapusta była na górze, o tak, a mięso na dole. I od czasu do czasu musimy przemieszać. Tak? Więc przykrywamy. Zmniejszamy ogień do jedyneczki, więc ja sobie przełożę to na inny palnik.
tutaj na tym palniku będę podsmażała pomidorki z koperkiem. Gdy patelnia będzie nagrzana, wyrzucam swoje pomidorki. Nawet za mało nagrzana. Jeżeli macie, zobaczcie, ja mam takie maleństwa, dosłownie malutkie maleństwa. I ja je dam tutaj wszystkie bez krojenia. Wy jak macie większe pomidorki, możecie śmiało je poprzykrajać. Musimy chwilę przesmażyć i dodamy za chwilę koperku, który musimy, wiecie, pokroić. Kilka chwil, niech te pomidorki sobie popękają i wytworzy się taki fajny sok pomidorowy, bo do naszej kapusty nie będziemy dodawać koncentratu. Wystarczą nam te pomidorki. Pamiętajmy, żeby od czasu do czasu zamieszać żeberka. I dusimy. Dusimy długo. Jak możecie zauważyć, moje pomidorki już dosyć troszeczkę popękały. I teraz daję koperek. Chwilowo. Tak mi dosłownie na kilka chwil. Kilka chwil, moi drodzy, zaraz całość przeniesiemy ponownie do garka. Naprawdę świetnie pachnie. I za chwilę będę się wybierała do szkoły po synka, więc dokończę za chwilę. Przekładam sobie garnek i dorzucam te pomidory, które podczas mieszania one popękają, ale to właśnie o to chodzi. Wydobędzie się aksamitność smaku. Pamiętajmy o tym, żeby ciągle to przemieszać, żeby nic tam nam nie przywarło. Jak zobaczycie, że woda wyparowała na samym dnie, nic nie ma i kapusta staje się już bardzo sucha, to można dolać jeszcze szklankę wody. Ale mówię, dopiero jak zobaczycie, że już jej nie będzie. Póki co niech sobie pyrkocze nasze danie. Słuchajcie, no niestety takie warunki spartańskie. Gotuję. Gotuję i tak dusiłam to około godziny i 15 minut. Nie, zaraz jest czwarta, no to godziny. Nawet 45 minut, bo zanim wróciłam z szkoły. 45 minut dusiłam, okej, już wróciłam. Już wróciłam. Zobaczcie, tak to się dusi, pyrkocze cały czas. Od czasu do czasu przyjdę zamieszać. I teraz jeszcze myślę, że około pół godziny, więc tak razem już nasze żeberka dochodzą do siebie, w sensie do tej już odchodzą od kości, jeszcze nie,
Więc myślę, że czas obierać już ziemniaki, bo ja będę z ziemniakami. A przyprawimy na sam koniec. Albo sprawdzę już teraz, bo już w tylko czasie. Super, nic nie trzeba, pikantne, bardzo dobre. No mówię, teraz muszą się udusić do miękkości, czyli obieramy ziemniaki. Nie wiem, czy lubicie z ryżem, makaronem, czy samo. Ja z ziemniakami, więc na, jeszcze na czas gotowania ziemniaków te danie musi cały czas się gotować. Jest już gotowa. Ja wyłączyłam tutaj jeszcze pyrkocze, bo jest gorące. Oczywiście wszystko paruje. Moje żeberka były około 1,5 godziny, może nawet troszkę więcej, może godzina 45 minut. Na najniższym stopniu w paniku. Mięciutkie, zobaczcie, mięsko. Super, właśnie takie mają być żeberka. Mięciutkie. I teraz zrobię ziemniaki i za chwilę pokażę Wam, jak wygląda to w całości. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, zostawcie kciuka. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. No i fajnie by było, jakbyście wykorzystywali pomysły na jakieś obiady. Poczekajcie chwilę, zaraz zobaczycie, jak to będzie się prezentowało. Na talerzu ziemniaki ugniote z odrobiną masła i smacznego. Do miłego.